Witam Państwa bardzo serdecznie na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bukowie. Witam burmistrza miasta, witam zastępcę i witam wszystkich radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność wygłoszenia się obrad. Przedstawiam Państwu porządek. W punkcie pierwszym otwarcie jest stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. 2.1. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. W punkcie 2.2. Zmiany uchwały nr 12/180/2015 Rady Miejskiej w Bukowie dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłącznej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. I w punkcie trzecim zakończenie obrad. Czy ktoś, pan burmistrz, ewentualnie ktoś z radnych mają propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę, więc przystępujemy do realizacji. W punkcie drugim mamy rozpatrzenie projektów uchwał. 2.1. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Bukowno oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Projekt uchwały został dogłębnie omówiony w Komisji Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Ja przeczytam Państwu uzasadnienie. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 80 ust. 4 i artykułu 90 ust. 4 ustawy 10 września 1991 roku o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę odliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Zgodnie z artykułem 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwałę organu stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego podjęła na podstawie artykułu 80 ust. 4 i artykułu 90 ust. 4 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 31 marca 2015 roku tracą moc po dniu 31 grudnia 2015 roku. Przedłożony projekt uchwały w treści paragrafu 3 ust. 3 i 4 zawiera nowe regulacje w zakresie dotowania z budżetu miasta niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego określonych w artykule 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 roku. Ponadto w projekcie doprecyzowane zostały zapisy w zakresie składanej przez podmiot dotowanej informacji o liczbie uczniów lub jej korekty oraz w zakresie kontroli przeprowadzonej w dotowanych jednostkach przez osoby upoważnione przez burmistrza miasta. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w związku z obowiązkiem udzielenia od dnia 1 stycznia 2016 roku z budżetu miasta dotacji dla przedszkola prowadzonego na terenie miasta Bukowno przez jednostkę niezależną, nie należącą do sektora finansów publicznych. Jak już wspomniałem, projekt został omówiony na Komisji Budżetu. Opinia jest pozytywna. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Lorek, proszę. Ja mam takie pytanie. Jaki status ma przedszkole świata? Czy to jest przedszkole publiczne, czy nie? Jest to publiczne. Przedszkole publiczne. Panie burmistrzu, zaznaczamy mikrofon, jak odpowiadamy. Jest to przedszkole publiczne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.
Pan Leopold Gerda? Jestem za. Edmund Dmitrów, jestem za. Pani Barbara Kowalska? Jestem za. Pani Grzegorzka Kowina-Siderek? Jestem za. Pani Magdalena Kowańska? Jestem za. Pan Włodzimierz Olek? Jestem za. Pan Sylwester Majda? Jestem za. Pani Barbara Maj? Jestem za. Pani Krystyna Markiewicz? Jestem za. Pani Jerzy Rosa? Jestem za. Pani Zofia Skałka? Jestem za. Pan Krzysztof Strój? Jestem za. I pan Jarosław Tomczyk? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 13 głosów za. Państwa, przystępujemy do punktu 2.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/83/2015 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Krakowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączy budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Uchwała również była omawiana na Komisji Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ja przynajmniej uzasadnienie. Zmiana w uchwale nr 12/83/2015 Rady Miejskiej w Bukowie dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie środków inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączy budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego oraz regulaminie udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączy budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego wynika ze zmiany terminu uzyskania efektu ekologicznego do dnia 30 września 2016 roku dla projektu porządkowania gospodarki ściekowej z Lewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Kluczy, etap pierwszy. W związku z powyższym proponuje się wydłużenie terminu realizacji zadania. W uchwale głównie chodzi, żeby wydłużyć do 30 września termin podłączenia i dotacji. Otwieram dyskusję na projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Jest. Nie widziałem. Proszę bardzo, pan Tomczyk. Pytanie, które prosiłem na komisji pana burmistrza. Czy wiemy, jaki jest wskaźnik na ostatnie wykonanie tej inwestycji? Realizacji przyłączy. Realizacji przyłączy, dokładnie. Pan burmistrz, proszę. To znaczy, jutro mamy walne i na walne zebranie mają mi przygotować jutro. Także w najbliższym czasie państwo będziecie mieli. Jest akurat punkt realizacja tego zadania inwestycyjnego, w związku z tym będzie, no myślę, że na koniec października to dadzą bez wystąpienia, już grudzień właściwie, tak, czyli takim miesięcznym opóźnieniem i prawie będzie to za 10 czy za 11 miesięcy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos w sprawie uchwały, projektu uchwały? Nie widzę, więc zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Pan Leopold Gerda? Jestem za. Edmund Dmitrów, jestem za. Pani Barbara Kowalska? Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Siderek? Jestem za. Pani Magdalena Kowańska? Jestem za. Pan Włodzimierz Olek? Jestem za. Pan Sylwester Majda? Jestem za. Pani Barbara Maj? Jestem za. Pani Justyna Marczyk? Jestem za. Pan Jerzy Rosa? Jestem za. Pani Zofia Skałka? Jestem za. Pan Krzysztof Strój? Jestem za. Pan Jarosław Tomczyk? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 13 głosów za. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad. W związku z powyższym zamykam 20-minutową sesję Rady Miejskiej.